To dzień dobry panom, dzień dobry panie Wrocławie, dzień dobry Witam. Marcin. Witam. Rozumiem, że wróciliście z pola, z lustracji pola Tak, i ostatnie chcemy przed chwilę żniwami można porozmawiać na powiedzieć. temat zbliżających się zasiewów jesiennych o zimie. Ile, jak zapytam na początek, którą tą sezon zaczynasz współpracować z ekspertem Trzeci to z będzie, Instytutu Strategii trzeci. Rozwoju Rolnictwa, który? Trzeci. I badania Trzeci już pracownik rolników, zrobione, tak? czekam na wyniki od pierwsze zasiewy. Już pierwszy element technologii zamówione, odpowiednie wapno. No i czekamy, czekamy i zaczynamy od nowa. Najpierw zebrać stare, ale tu już trzeba myśleć o kolejnym sezonie. Czyli swoje decyzje chcesz podjąć na podstawie wyników badań glebowych, tak? Tak, i no na razie co w tamtym roku się sprawdziło, elementy technologii zostają i do przodu. A przypomnijmy, jakiego rodzaju badania glebowe wykonujesz? Rozszerzone. Jak to zrobiłeś? No, pobrałem próbkę, zawiozłem do Gdańska, odpowiednie zlecenie i się robi, no tak jak przedtem tak naprawdę. Czyli około 270 zł wychodzi. Pojęcie jak kategoria dobra pola dobrego i kategoria pola słabego. No tak, żeby ewentualnie mieć obraz trochę. Trzecią próbkę. No i tutaj jak ekspert podpowiada, to co robił na jednym hektarze i na 5200, tak, że taka strategia jest lepiej zrobić 3 próby, aniżeli 130 prób niekompletnych. Tak A jest. jeśli moglibyśmy przypomnieć zakres tych badań glebowych, co wchodzi w skład tych badań? No to kationy, aniony. No nie, mamy tam wykaz na stronie, jakie trzeba dokładnie, żeby nie pomylić. 12 pozycji. Tak jest, to nie będę wszystkiego wymieniał, no trzeba, no tam zazwyczaj w opisach było. A najlepiej jak w Gdańsku, to już eksperta znają, to tylko powołać się i nie trzeba wymieniać, tylko jak wiedzą no dla tak. kogo robić, to tylko nazwisko ale się rzuci i tutaj robią, wiedzą. Za głowę się łapią, ale... To trzeba robić. Albo jeden mówi, albo we dwóch mówicie. Ja pozwolę sobie tutaj, żeby wybrzmiało to, że badania podstawowe to jest pH w kacelu, potas, fosfor i magnez, a z kolei badania rozszerzone, no to mamy pH w wodzie, mikroelementy, zawartość siarki, zawartość próchnicy oraz substancji organicznej, kationy wymienne, wapń, magnez, potas, sodu, dostępność wapnia w glebie, skuma wymienna, kationy... Fasowość hydrolityczna, pojemność sorpcyjna gleby, zasolenie gleby, czyli przewodność elektryczna i skład granulometryczny. No i ewentualnie skład stosowanego obornika, kurzaka, bombermentu i defekatu i tak z cukrowni i tak dalej. Po co to robić, panie Marcinie, żeby takie dokładne, jeśli na przykład obornik, kurzak, ferment, żeby zrobić również te badania według pana? No, ważne mieć pojęcie, co się dzieje w ziemi, a po drugie, jak badamy, co dajemy, no to wiemy, co wnosimy na pole bilans. Tak naprawdę. Robimy bilans, jak to ekspert tak. mówi. Czyli chcemy tak doprowadzić do sytuacji, kiedy robimy Excel, tabelkę, tak, czy to w aplikacji, czy w komputerze, czy w zeszycie, że wiemy, co wybraliśmy z pola, tak? Tak. Co zostało i ewentualnie, co należałoby zwrócić. No tak jak tutaj na filmie mówi pan ekspert, trzeba karmić bawoły. Co to oznacza te karmić bawoły w glebie? No życie. Podejrzewam, że o to mu chodzi. Które tam dokładnie. Całe istnieje. Mikroorganizmy również są, wymagają odżywiania. Pomagają nam to i trzeba im pomóc tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Czyli inaczej mówiąc, zdrowa gleba jest na pewno łatwiejsza, przyjemniejsza w uprawie i bardziej wdzięczna na różne warunki. Tak. No i wtedy jak doprowadzimy do tego, że składniki są poukładane, to gleba staje się zdrowsza. A więc, panie Marcinie, jak poukładamy składniki,
a nie odbywa się to tak na pstryczek, elektryczek, tylko trochę trzeba umiejętności, trochę doświadczenia i czasu, to wtedy gleba zaczyna chodzić jak sprawny silnik, bioreaktor. No i przede wszystkim oszczędzamy to, że nie dajemy na ślepo i nie wie, to co rzeczy są, uwalniamy z gleby tak naprawdę też bardzo dużo. Niepotrzebnie nie przerzucamy tego, ale za to uruchamiamy inne elementy, żeby to, co nieprzyswajalne, stało się bardziej przyswajalne. Z tego, co tak człowiek tu się orientuje, co zauważa. No i to powoduje, że z gleby uciekają, tak obrazowo mówiąc, patogeny, też, bo zasiedlają je pożyteczne mikroorganizmy, czyli te, o które nam chodzi, tak? Nie patogeny, tylko te, które budują nam życie. No i o wszystkim o tym chodzi, tak, żeby ta ekonomia upraw i biologizacja poprawiać. No inaczej mówiąc, mamy większy zysk, jak mamy więcej próchnicy. No oczywiście, to jest walka nawet o to. Dokładnie. A więc inaczej mówiąc, jakby pan chciał pojechać na jakąś wycieczkę, no to zamiast kupować ten czy inny produkt, to trzeba zadbać o ekonomię upraw na swoim gospodarstwie. No tak, inaczej się nie da. Mamy tu taki świeży przykład bez nazw handlowych, gdzie czytamy reklamę, kup pewien produkt i wylecisz na wycieczkę do krajów Ameryki Północnej. No i wtedy, jak przeliczyliśmy tutaj z ekspertem, ktoś kto ma 500 hektarów, kupiłby taki produkt, no to otrzymuje taki bonus. Bonus w postaci wyjazdu za piękną granicę, piękne morza. A przeliczyliśmy, że działania, które ekspert podejmuje, konkretny przykład tutaj rolnika z Kujawsko-Pomorskiego na warzywach, w pierwszej decyzji zaoszczędził 450 zł. No i jeśli to mówimy o konkretnym tym przykładzie, 450 razy 500 hektarów, to mamy wynik ekonomiczny 225 tysięcy złotych w pierwszej decyzji. I to już są pieniądze. Jeśli chcemy to podzielić na wycieczkę do Meksyku, tak popularnego, to mamy nie jedną osobę możemy zabrać na pokład samolotu, a 28. I to samemu wypracowane. Panie Marcinie? No to są już sumy przy takich hektarach. No mówię, ja tu przy 40 hektarach i już ekonomia się poprawia tak naprawdę. Dokładnie, także drodzy koledzy rolnicy, trzeba otworzyć myślenie i nie dawać się na łatwy kąsek w postaci wycieczek do Meksyku. Można kupić sobie przyrządy do mierzenia i będzie sam kontrolował. I sam będzie jeździł na wycieczki, tak? A pan na 5200, ile razy był pan w Meksyku? Jakoś nie złożyło się. Pojechali inni. Ja pilnowałem interesu. Pan nie lubią. Nie lubią, no bo dobra. Pan z nami nie pije. Proszę pana, zlituj się pan nam. Jest to interes życia. 17 miliardów w kraju, gdyby rolnik wiedział, co robi. Stosujemy biotechnologię próchnica to życie, wdrożymy mierzenie, zalecenia eksperta w wielu dziedzinach, tak, nawożenia, uprawy, to jesteśmy w stanie zaoszczędzić 450, a nawet 600 zł i więcej na hektarze. No ja w tym roku, jak koszta licząc, porównując do tamtego roku, no to około 1000 zł. No to myślę takie 600-700 spokojnie na technologii zarobione tak naprawdę. No bo to resztę to można wahanie rynku doliczyć tak naprawdę. No nas nie interesuje wahanie rynku. A więc, drodzy panowie, jeżeli zaoszczędził ktoś taki rolnik 550 na technologii i uprawia 500 hektarów, to nie dostanie bonusu w postaci jednej wycieczki do Ameryki Północnej, tylko 275 tysięcy złotych. A to oznacza, panowie, że na pokład może zabrać, jeśli wycieczka jedna kosztuje 8 tysięcy, 34 osoby. Dobrze, ale...
całe zarostwo albo kolegów. Dobrze, ale musi. Sąsiedni wsi. Ale musi rolnik wiedzieć, co robi. A jeżeli tylko daj, no to wychodzi jak jest, nie? I tu nie ma nic wspólnego z susza. No jaka susza? Jeżeli po grochu na parafii zebrane i dalej znajdują się miejsca, gdzie fertymetr pokazuje kolor zielony, czyli jest to w miarę zasobne, w miarę, bo nie wiem ile, bo to jest zero-jedynkowy. Natomiast u pana, co byliśmy ostatnio, no to sobie wyliczył z tej PPM-ów, że ma, i to mu się zgadza, że ma ilość azotu i teraz się zastanawia, co dalej. No właśnie, teraz zaczynasz, zrobisz i zobaczymy, co teraz, ale bez przyrządów tego na oko nie zrobisz. Porównam gospodarstwo Trankwice do sąsiada kawałek dalej i okazuje się, że tego się nie da przełożyć w żaden sposób, ponieważ każdy jest inny. I teraz jak to jest z tymi milimolami? Okazuje się, że tak, no musisz wiedzieć jeszcze tablicę Mendelejewa, bo tam jest do przeliczania to wszystko i każda pozycja jest do policzenia. Dopiero wtedy wiesz, co robisz. Jeżeli tego nie zrobi rolnik, a rolnik to potrafi, ja rozumiem, on to umie, no to daje, co daje, nie? Jeszcze odpowiedni musi położyć nawóz, bo nie każdy nawóz nadaje się to, no lekko kwaśnie, kwaśnie. Profesor Szczepaniak miał dzisiaj super wykład. Dziękujemy za takim razie rozmowę, panowie, i przygotowujemy się do zimy. Tak jest. Do zimy, wiesz. Dziękujemy.